fucking wonderful. Knee deep in shit once again. Kurczę, czy mi się wydaje? Znaczy, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bloody, a my kontynuujemy Hard Reset. Mam taką jedną uwagę, czy mi się wydaje, czy nasz bohater pierwszy raz w całej grze przemówił? What the fuck? To w ogóle możliwe? W ogóle patrzcie, gdzie trafiliśmy, to jesteśmy teraz po pokonaniu bossa i wpadliśmy do jakiejś niezłej dziury. Ach, te chodzenie po śmieciach, wielce klimatyczne, ale musimy się stąd wydostać jednak. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko nas nic tutaj nie zgniecie. Jakoś przedostajemy się tutaj przez gruzy śmieci i próbujemy stąd wyjść w ten oto sposób. Udało nam się. Ale jesteśmy zajebiści. O, jest i maszyna ulepszająca. Ej, ciekawe, ej, jak myślicie? Nie. Ja sobie myślę, że może... A, akurat będę mógł ulepszyć, będę miał nową broń. A tu nic. Nic z tego. Co nie? Szczerze mówiąc, już nie mam pojęcia, co takiego ulepszać, bo naprawdę już mam całkiem sporo tych ulepszeń. No to mam właśnie wszystko na maksa. Wiecie co? Wydaje mi się, że mogę ulepszyć to, ponieważ to czasami ja tego mimo wszystko to używam i to może się przydać. Szybsze przeładowanie myślę, że będzie w sam raz dobrym ulepszeniem na tą broń. No, teraz będziemy mogli z niej napierdalać we wrogie jednostki. No to chyba mi chodziło między innymi. Ha, 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 ale żeśmy... Ej, ej. O, one umieją latać od kiedy? Chyba o czymś nie wiem. To jakieś zmutowane są. Gnoje. Już, leżeć. What the fuck, nawet mój super shotgun sobie miał problemy, żeby sobie z nimi poradzić. To wcale mi się nie podoba. To jakiś zmutowany był, widzieliście to? Cholera, zaczyna być coraz trudniej, co ja jestem już ponad w połowie gry. I sami zobaczcie, co tu się wrabia. Ha, 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 ale żeśmy pokazali im. Dobra, weźmy co tutaj leży sobie. No, weźmy też to, to się z całą pewnością sobie przyda. Idziemy dalej, a naprawdę ta sytuacja mnie przeraża. Ogólnie mi się wydaje, że ten odcinek będzie taki właśnie w takich kanałach się dziać. Tak mi się wydaje, mam takie przeczucie, że tak właśnie będzie. Ale czy to jest prawda, czy nie, no tego nie wiem do końca. Widzę, że coś nie mogę przeskoczyć przez te barierki, a chciałem się wydostać na dół. O, co to było? Jakaś informacja dla mnie? Nie wiem. O, nowe ulepszenia dostępne. To dobrze, chociaż szczerze mówiąc nie wiem, co chciałbym ulepszyć tak na upartego. Może już zacznę oszczędzać sobie aż do nowej broni. Wtedy będę mógł zainwestować w kilka rzeczy naraz. Chyba tak też zacznę robić. No chyba, że to się odblokowuje na tej zasadzie, że trzeba ileś tam punktów zainwestować i dopiero wtedy się odblokowuje, ale mam nadzieję, że nie. No dobra, to tak. Chyba tu już niczego nie ma, żadnych sekretów nigdzie tu nie odkryję, więc idziemy sobie jak nigdy nic dalej. To jest dopiero początek mapy, więc jeszcze wszystko przede mną. Już pierwszy zapis, już pierwszy mój pierwszy radunek. Bo jestem w jakimś sensie bezpieczniejszy. Ło! Fuck! O, fajne. Fajne na pewien sposób, ale i z drugiej strony. O, fuck! Co to jest? Nie podoba mi się to wcale. Ani droga mi się to nie podoba. Może z tego będzie łatwiej teraz w sumie. O, uskubany. Fak, na niego to nie działa. Kurde, no nie mogę. Kto wyłączył światło? Aha. Dawaj to. Kurde, zwinęli mi całą amunicję. Noż cholera jasna. Zaczyna mnie to pomału denerwować, ta cała sytuacja. Ogólnie, kto to w ogóle wymyślił?
Co za męczarnia piekielna. Ej, to przecież co to było? Co jest grane? Dlaczego nasi bohaterowie... Aby wyświetlić archiwum? Biorąc pod uwagę wyczerpanie magazynowych zasobów wywiadu, dalszy sens produkcji jednostek napędowych staje się pod znakiem zapytania. Produkcja silników bez wynadu spowoduje obniżenie jakości produkowanych jednostek i wiąże się z większą awaryjnością systemów napędowych i ryzykiem dla użytkowników. Ej, co jest grane? Czy twórcy nagle stwierdzili, ej, zróbmy z tego poważną grę i zaczęli, bo zauważcie tak. W końcu jest dubbing, a wcześniej go nie było, jeśli dobrze pamiętacie. Jeśli pamiętacie w ogóle. To wcześniej w ogóle nie było dubbingu, a teraz proszę was bardzo, co tu się dzieje? Jak najbardziej jest dubbing. Są mi cholernie silni przeciwnicy już. Ale to już inna świeczka. No i jeszcze raz, jest cholerny dubbing. Ja się pytam, dlaczego wcześniej go nie było? Postacie wyświetlało się tylko, że postacie niby coś mówią, ale żadnego dubbingu nie było. A nagle przeszło się większość, połowę gry i nagle dzieje się coś takiego. W ogóle nagle jest jakiś PDA na jak do odczytu. Nigdy czegoś takiego tu nie było. Twórcy, co im się stało? To chyba jakieś jest początki szaleństwa. Nie no, nie, znaczy wiecie, dla mnie to w sumie spoko, zawsze jakieś takie urozmaicenie dodatkowe. No sami zobaczcie w ogóle. To jest chyba to właśnie, co nie? No, to nie będę już tego w sumie, to przeczytałem to już. Ale w ogóle nagle twórcy stwierdzili, że chcą urozmaicić grę dodając nowe rzeczy. Nie spodziewałem się, że na tym etapie na coś takiego wpadną. Ale czemu dubbing dopiero teraz dodają? No to tego nie wiem. No ale, nie dobra, powiedzmy, że... Nie myślmy o tym, po prostu chodźmy kontynuować naszą nieziemską przygodę. Patrzcie, ile sekretów w jednym miejscu. O Boże, znowu oni. Wiecie co? Ach, fuck. A, pomocy! To jest chyba ten tryb percepcji, czy czegoś takiego tam. O, jest apteczka. Boże, nie wierzę, że to przeżyłem. Jestem czarodziejem jakimś pieprzonym. Przeżyłem jakąś totalną apokalipsę. Ale teraz już wiem, co to jest ten tryb percepcji. Czyli to jest, krótko mówiąc, kiedy wchodzi się w stan bliski śmierci. Wtedy czas zwalnia. Jesteśmy szybsi. Jesteśmy zajebiści. I możemy przeżyć wtedy. To jest właśnie tryb percepcji. Dobrze wiedzieć. Po tylu latach się dowiedziałem. No, lepiej później niż wcale. Ach, idziemy dalej. Okej, dobra, trzeba kontynuować naszą podróż, nie można się zatrzymywać. No właśnie o tym mówię, wcześniej nie było dubbingu. Ej, chyba nie chcesz Nie, jestem pewien, że wcześniej nie było dubbingu, go dodali do jak nic dopiero w tej misji. Co nie zmienia... Ej, czyżbyśmy mieli okazję... Będziemy mieli okazję spotkać innych ludzi? Bo podobno jacyś są. Ale numer, naprawdę, zaczyna mi się to podobać nawet. W sensie tak dziwnie się czuję, że gra się nagle polepsza. Fakt, że jest cholernie trudny. Nie jestem pewien, czy dobrze poszedłem. Znaczy nie wiem, gdzie to jest przejście dalej w sensie, dlatego się na chwilę wrócę jednak i pójdę tu prosto zobaczyć, czy tu jest przejście dalej. Nie wiem, co mi to dało. Aha, to coś się uruchomiło, czyli i tak trzeba było tędy pójść, no dobra. W porządku. Idziemy. Ludzie, gdzie ja trafiłem? To jest jakiś horror, to się zaczyna za... Ale zacznę... Wcześniej to ja czytałem, co on mówi, a teraz już nie muszę czytać, bo sam se... czyta.
haha, takie urozmaicenie. Nagle się dubbing włączył, kto by pomyślał. Ej, czy ja wyszedłem właśnie na zewnątrz? To jest jakaś coś na rodzaj, czy ja tu widzę rośliny? Pierwszy raz w tej grze wydaje mi się, że widzę rośliny. Czyli jednak jakieś życie tu istnieje? Jakieś roślinność? No nie, co to jest do jasnej cholery? Czy to jest właśnie latające gówno, które chce mnie zabić? Chyba tak. O, dlaczego, dlaczego? O, przynajmniej nie jest takie wytrzymałe. Zobaczmy, jak się na tym sprawdzi. Spoko chyba. Dobra, będziemy z tego strzelać. Robi fajny zamęt. Ej, ty tam! Spakuj. O, zajebiście się sprawdza. Pozornie. Wyjątkowo teraz elektryczna broń sprawdza się lepiej niż ta zwykła, co nie? Zawsze było na odwrót, a teraz nagle shotgun staje się bezużyteczny w walce, w starciu z nimi. To nie zmienia faktu, że nagle nowych wrogów stwierdzili, że dodadzą nam. A wcześniej to ni chuj. Tego i tak jakoś tak ciężko ich trafić trochę. Jakoś takie mam wrażenie, że ich powierzchnia jest troszkę tak dziwnie zbugowana. Fuck, nie mam amunicji. Dobra. Damy radę. A masz. Ale w sumie ładnie tu jest teraz. Teraz się naprawdę ładnie zrobiło, co nie? Jeszcze dżungli tu nie miałem. Znaczy teraz to jest coś takie łamane na dżunglę. To znaczy, to jest zwykły teren taki... ruiny jakiego miasto, miasta jakby wyłączone. Aczkolwiek z roślinnością lekką. Czyli widzimy, że jest jakiś taki... nawiązanie lekkie, można by nawet powrzec. Że może jednak coś jest poza tym metalowym miastem, poza tym życiem sztucznym bardzo. Fuck. Oh yeah, motherfucker. Wow, osiągnięcie, o to chodziło chyba. Tutaj, tak mi się wydaje. Dobra, te są chyba, te to takie są słabe właśnie. To te załatwimy w sposób standard, czyli z shotguna. Jak za dawnych lat. O, tak też myślałem. Postacie standard, czyli można je załatwić w standardowy sposób by shotgun. O, fucking. O, nie zrobiły wystarczającego efektu. A tego załatwimy by standard, ale z rakietnicy. Chyba, że to będzie lepsze. Albo i nie. No, haha, to też jest zajebiste. W sumie, teraz tak stwierdzam, jak jest szybsze, to jest zajebiste. Obie są zajebiste bronie. A rakietnicy, w sumie nie wiem, może okazuje się, że w ogóle zmarnowałem życie, że trzeba było tamtym cały czas strzelać, trzeba było to ulepszyć i tamtym napieprzać. Nawet w tych bossów, bo zauważcie, że rakietnica do bossów leci troszkę długo. A to ma dosyć niezłe tempo. No dobra, już nie wynikajmy, co nie, najwyżej zmarnowałem życie i tyle w najgorszym przypadku, lecimy dalej. O, jakaś WC i to, patrzcie, City Free, za free PWC, za free, możemy się wysikać. Nasz bohater jeszcze nie robił kupy przez całą grę. Czas najwyższy, bohaterze. To znaczy, komandosie Fletcher. Bo w końcu tak masz na imię, nieprawdaż? O tak, tak, ja wiem lepiej. O, kolejny bosik. No i właśnie, teraz zadajmy sobie pytanie. Dawajmy, spróbujmy z tego. Czy z tego nie pójdzie lepiej? Wow. Albo i nie. Albo tak. Haha, zajebioza. Chociaż szczerze mówiąc, ciężko mi stwierdzić, aczkolwiek nawet się nieźle sprawdza, jak tak szybko strzelasz, muszę przyznać. Naprawdę nieźle, nie ma tragedii. Ja się spodziewałem o wiele gorszych rzeczy, a tu widzę, że nawet elegancko. Ciekawe, ile sekretów. 5 sekretów jest w tej grze, jeszcze nie odkryłem ani jednego.
to dobrze czy źle? No bo w sumie mógłbym się zacząć zastanawiać, czy to jest dobrze. O, nie dobrze. Poczekaj. Znajdź źródła, które zasilają wyładowania elektryczne i zniszcz je. Super! Czy ja przypadkiem tego, że tak powiem, nie spotkałem tych źródeł, tylko z jakiegoś powodu pan genialny nie chciał je odłączyć? Dopiero teraz, to nie? Zachciało mu się. I pewnie teraz się pojawią wrogowie. Ach, super. A! Oczywiście. Ama, ha, 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 mother. O, fuck, uciekaj, bloody. Kurde, no nie mogę. Potrzebuję życia. No to koniec, już nie żyję. Jestem martwy, właśnie zabili mnie. Fuck, ciekawe gdzie był zapis ostatni. Ach, coś czuję, że cholernie daleko. Zaczęła gra być naprawdę cholernie trudna. A jeszcze jakiś czas temu była, no, całkiem łatwa, bym wręcz powiedział. Gdzie ja jestem? Nie gadaj, że tutaj. Noż ja pieprzę. Taki, tyle życia zmarnować. Nie, no po prostu... Dlaczego jestem tak zajebiście słaby? A miałem być zajebiście silny, ale jestem... Dobra, dawaj tu. Kurde, no co za po prostu koordynacja. Pieprzony haker. No patrz jaki wytrzymały skubaniec. Cholera jasna. Się pojawił, się znalazł taki skubany, co nie? Wytrzymały. Jak cholera, nic go nie powstrzyma. Dobra, może damy tym razem radę. Chodźmy od razu do tej elektrycznej paki. Chociaż tutaj na nas znowu bossowie coś wyskoczymy. Zobaczymy, czy z rakietnicy pójdzie mi lepiej może, he? Jak uniknął moich ciosów? Zajebioza. No i kto tu jest zajebisty, co nie? Okazuje się, że może jednak nie jest tak do końca, jak oni tam myśleli. I ta broń jest bardziej zajebista, ha? Dobra, chodźcie szybko. Aha, bo właśnie, a teraz zapominam, że nano teraz nie mam. Muszę je przecież też pozdobywać. Chyba nie ominąłem żadnego. Chyba nie. Mam taką nadzieję przynajmniej. O nie, tam nie ominąłem żadnego. To dobrze. To bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No dobra. I teraz się popsuje. Będziemy musieli zapieprzać do... tego, no wiadomo gdzie. To od razu biegniemy tam już, żeby nie było problemu. O, i teraz się z masakra przyjdzie, co nie? Stąd. I stąd. Fuck. Znaczy ja mam tak przesrany zawsze. Dlaczego ja zawsze mam tak przesrane? Ale tym razem chyba mi lepiej troszkę idzie, a? A macie gnoje! Poczujcie smak śmierci! Ha, 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 ha! I kto tu jest teraz zajebisty? Że tak powiem, na pewno nie wy, bo to ja zajebiście was pokonałem. Dobra, widzę, że tych źródeł jest tu parę, więc będziemy musieli się cholera jasna cofnąć troszkę i to nieźle pocofać. Specjalnie nam to zrobili twórcy, żeśmy się zajebiście pomęczyli. No ale dobra, przynajmniej był save, więc save ogólnie rzecz biorąc raduje mam duszę, bo jeden problem mam z głowy mniej, a i tak zajebiście będzie dużo walki. No właśnie, teraz muszę wrócić, co nie? Chodzimy po całym tym terenie. Dobra, przygotujmy się. Ale chamstwo. Idą, gnoje.
Dobra, załatwimy to z shotguna. Tak? Powiedzmy. No chodźcie tu, latające gnoje. Nie, wy nie, ci chodźcie, no. He? Zachciało się? No, dawaj. Ugryźcie się. Fuck you. No, pozwoliłem, pozwoliłem? Fuck, za dużo was tu troszkę. Za dużo, nie możecie przychodzić wy i wy naraz, bo ja nie wiem czym się zająć. Kurde, zostaw... Jeden musi... Jedna rasa musi mnie zostawić w spokoju, żebym mógł się zająć drugą. Ale cholera, przychodzą równocześnie. No i dobrze. A masz, cholero jasna. He? Kurde, spudowałem. No, taka sytuacja. Tak to się załatwia. Tak załatwia to Bloody. Bloody załatwia to sprytnie. No dobra, kolejny problem załatwiony. Jeszcze zostało nam chyba troszkę tych punkcików. To prawda. To jest prawda, niestety przykra, ale mocna prawda, że zostało nam troszkę tych punkcików. Na przykład tu jest jeden, kolejny. To jest chyba ostatni, mam taką nadzieję przynajmniej. Ale niestety znowu się skończy na tym, że przyjdą kochane wrogie jednostki, które chcą nas zabić. Fuck, helikopterek. Spieprzę helikopterku. Nikt cię nie kocha. Spieprzajcie wszyscy, do widzenia. Udławcie się. A macie. A masz, masz helikopterku. Chyba była o czymś mowa. Żebyś stąd spadał i zostawił mnie w spokoju. Shotgun Rues. Ach, kaka. O! Jeszcze jesteś. Ty żyjesz? Chyba nie. Już? Już? Koniec? Nie, chuj, to nie, jeszcze, jeszcze. Żeby mi się amunicja skończyła. A masz! Dobra, zmieniamy pozycję, bo ta stanowcza jest teraz bez sensu, beznadziejna. Idę poszukać amunicji chyba jakiejś, bo po prostu to jest jakaś masakra. Że akurat mu się musiała skończyć. A dobra, już mam. Regeneracja się przydaje jednak, co? Bijacz? Ktoś jeszcze chce fikać? Coś czuję, że tak, bo słyszę coś. Słyszę coś, ale nie widzę. Już widzę. Aha, i co? Kurde, jak mogłem spróbować? A masz. A masz, teraz. O tak, poczuj smak życia. No, dawaj, gin, gin. Naprawdę jesteś taki wytrzymały? No, tak też myślałem, że nie, jesteś słaby. Dobra, zregenerowała mi się amunicja, możemy wracać teraz do naszego punktu wyjścia nareszcie. Mam nadzieję, że wszystko już przełączyłem i droga będzie dla mnie stała otworem. Taką mam nadzieję, ale czy spełnią się moje oczekiwania, czy też nie, tego nie mogę być pewien. No ale dobra. Chodźmy, 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 zobaczmy. Oha, fakt, 4 są. Czybym czegoś nadal nie przełączył? Nie no, tu były 3, czyli wszystko przełączyłem elegancko. Tak to się załatwia. No. O, kolejny... Nie, właśnie nie rozumiem, nagle twórcy dodali coś całkowicie nowego. Bronić, to tak, rozkaz, bronić obiektu dostępnymi siłami, środkami bojowymi, zniszczyć kluczowe elementy infrastruktury, wezwać ewakuację, przeprowadzić ewakuację personelu cywilnego, nie podejmować działań zaczepnych. Priorytetem jest zniszczenie fabryki i ewakuacja personelu. A, dobre, dobre, dobra, z drogi. Ej, czy ja ominąłem jakieś PD coś tam? Znaczy... is proof that humans managed to destroy a part of the factory installation after the machines attacked. To bardzo interesujące. No dobra, wbijamy tu, co nie? Dobra, był safe. Był safe, no i wydaje mi się, że w tym oto optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek. To był odcinek 13, czyli z całą pewnością szczęśliwy. Mam nadzieję, że wam się podobał i z chęcią obejrzycie kolejne części, na co bardzo was zachęcam, żebyście obejrzeli te kolejne części. A może nie na co, tylko do czego was bardzo zachęcam. No a póki co życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.